Cześć, witam was serdecznie, Sewek z tej strony. Już po raz chyba któryś tam próbujemy to nagrać. No dobra, no przywitaj się ładnie. Siema. Siema, nie będziemy już więcej ten. A nie powiedziałeś tego, co ostatnio. Hej, siemano ludzie, tak wiem. No, tu mamy przesyłeczkę od Łukasza. Jest Łukasz, który wysłał Żance jakąś fajną niespodziankę. No mów coś, a nie tylko doisz tą herbatę tam. No pić mi się Tu jest tak, chce. w ogóle to tu jest moja wymiana z Łukaszem, ale tu jest jakaś niespodzianka dla Żanki. Ciekawe Już się jest. nie mogę doczekać. Co fajnego dostałam? Uwaga! A to jeszcze nie. A, to nie teraz. Siódemka jakaś. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, niech sobie będzie siódemka. To jest. Nie wiem, dobra, zaraz zobaczymy. Aha, to jest w ogóle kulka, którą dostałem od Żanci mojej kochanej, bo wygrałem zakład. Dziękuję. A, chyba widzę. Dla Żanki. Jest? Nie wiem, bo jest zamknięta, ale jeszcze wyciągam moje rzeczy. Czemu ty masz więcej? Bo ja się z Łukaszem wymieniłem. Ale ja też chcę coś fajnego dostać. To na samym końcu. No dobrze. Nie, dobra, to już. O, zobacz, tak o. Dla Żanki. Ale super! Dostałam Kinder Jajko. Cicho. Uuu. Myślę, że tam będzie pewnie minionek. Albo może dostałaś jakieś serduszko. Dobra, otworzę ci. Albo dobra, weź chodź sobie sama, otwórz. To jest twoja niespodzianka i nie będę ruszał. Lepiej herbatko. Dawaj to. No otwórz, bo się Łukasz obrazi No i dobrze. już nigdy Już nic nie idę. dostaniesz od nikogo. Aha, dobra. Ja tu nie mam miejsca. No chodź, Tak, już. bo ten film będzie trwał wieki. Dobrze. Już, uwaga. Zresztą oni i tak cię lubią, to na pewno jakbyś nagrała z pół godziny, to i tak by cię oglądali. Wiem. Ale to ja się domyślałem, że to będzie Kinder niespodzianka. Muszę to jakoś rozciąć, bo nie widzę, jak to tnę. Mogę ci rozciąć, chcesz? Nie. Poradzę sobie. A może tam nie będzie Kinder niespodzianki? Uuu, Dobra, okej. przesunę ci się bardziej. Uwaga. Mogę ja pierwszy zobaczyć? Nie. To jest moja niespodzianka i... Co to Uuu, jest? coś tu To jest fajnego. minionek. Jej, jaki fajny. Z gitarą. Z gitarką. Taki podobny do ciebie nawet trochę. O. Lubisz minionki? Uwielbiam minionki. Fajny z gitarą. Teraz ktoś musi mi zaśpiewać. No to nie wiem, może jak poprosisz, to może Łukasz ci za. Oj, oj. Co mu się stanęło? Zleciał. Dziękuję, Łukasz, za fajną niespodziankę. Bardzo się cieszę. Na pewno będzie stał w mojej kolekcji minionków, bo już jest ich parę. Ja myślę, że sobie możesz go przyczepić do kluczy albo w portfelu. A co, nie chce stać na tym? Chcę stać, muszę sobie poradzić. Dobra, To ja już może znikam. odwrotnie. To baw się, a ja sobie otworzę ten. Dobrze. Dzięki. Usiądź sobie tam z boku. Znaczy z boku nie jest. Nie mów tak do mnie. No to usiądź sobie tam obok. Gdzie jest ten twój minionek? No Daj go, tu. niech se tu siedzi. Pomyślę sobie, że to jest Żanka. Żanka tak wygląda. Tylko, że ma dwie pary oczu. Pary? Pary, nie pary. Jedną parę. Jak mogę mieć dwie? Masz oczy. A bo to jest w ogóle coś ponumerowane, ale nie wiem o co chodzi. Wymiana część druga. Wymiana część pierwsza. No dobra, to zaczniemy od tego. A pokleiło się. Co powiesz, Żanka, fajnego? Ale tak w ogóle to już jest prawie 12 w nocy. Ale wróciliśmy z miasta dopiero niedawno. No, byliśmy na mieście. O, to chodź sobie poopowiadamy może im, co robiliśmy fajnego, Nic. żeby nie było za nudno. No, opowiedz coś. Żancia, opowiedz coś. Coś fajnego. No, aha, to taki chyba jestem nudny. No, jesteś strasznie. Nie, byliśmy na Naklejki z mieście. FIFA tu Była są. bardzo ładna pogoda. To Poszliśmy opowiadaj, ja będę to sobie oglądał. na Wyspę Słodową. Ale oni nie wiedzą, co to jest Wyspa A Słodowa, bo nie wszyscy są z no Wrocławia. tak, bo we Wrocławiu jest taka. Wyspa Słodowa i tam
Często. Patrz na to. Jaka szyja w ogóle. Dobra. Dobra, wygląda nieważne. Jak żyrafa, nieważne. No, że czarna żyrafa. Serio? Nie, dobra, nie będziemy się naśmiali. Byliśmy na Wyspie Słodowej, bo na Wyspie Słodowej tam... Grywają często koncerty i można sobie fajnie posiedzieć i wypić piwko. No i koncerty ogólnie jutro się zaczynają, bo jutro jest pierwszy, ale ten filmik pewnie zobaczycie jutro, więc dzisiaj. O, Kelnor na was. Ja to są piłkarze z Realu. Dobra. Dobra, to tu są naklejki, to ja sobie szybko przelecę. A później co robiliśmy? Później byliśmy... Sebastian wybrał... Nie, najpierw byliśmy w Tesco. Pojechaliśmy do Tesco, bo ja wygrałem... Po kulkę! Po tą kulkę, bo wygrałem zakład. I wygrałem zakład i żonka mi kupiła kulkę. Nie miałam wyjścia. Więc później pojechaliśmy na miasta. Tak. Poszliśmy na drinka. Whisky in the jar. Bardzo dobre drinki serwują na bazie whisky i truskawek. A nie mogę mówić o tym? No możesz o tym mówić. To jesteśmy... tylko dla od 18? No nie od 18, jesteśmy dorośli. No, poszliśmy sobie na miasto, bo po to święto... Nieważne, to zrobię cenzurę. Nie zrobisz cenzury. Poszliśmy na koktajl. Poszliśmy na drinka, bo jesteśmy dorośli, bo mamy wolne. A to jest ten jest. No ja jestem dorosła, a no ty byłeś koktajl. A to jest piątka, czyli mogę jechać dalej. I no. Później... Później poszliśmy sobie coś zjeść. A byliśmy... Gdzie najpierw? No tylko... Aha nie, jeszcze byliśmy w galerii. Ale tam nie było nic ciekawego. Ale byliśmy jeść. To jak, już nie pamiętasz, gdzie tak, byliśmy? Tak, byliśmy w meksykańskiej. No, Żancia wzięła sobie jedzonko z mega strasznie tym... Ostrym sosem. Myślałam, że wypali mi... Buzie. To jest... O, oni mi tu zjechali. Ty, już ten film ma 7 minut. Nie, dobra, muszę przyspieszyć. No to przyspieszaj. I Leben ze Szwajcarii. O, Kevin De Bruyne. Podoba ci się ten pan? Nie. Co to tak tam strzela? Moje palce. To ze starości już. O, Diego Costa. I dynamiczny gracz. To jest ekstra klasa. Dobra, a lecimy dalej. No i zjedliśmy sobie tam jedzonko. Ej, wiesz co, może ten twój minionek niech sobie tu przytrzyma. A co to w ogóle, co to tak śmiesznie? No i przyszliśmy do domu i stwierdziliśmy, że otworzymy w końcu tą przesyłkę. Jeszcze się nażarliśmy ciastek, pijemy teraz herbatę, już mamy dosyć. Ja idę spać. Co to jest? Piłkarski agent. Proszę o twój autograf na tej karcie. Proszę o... Nie otwórz, tylko o autograf. A chciałbyś się przynieść mi markera? Nie, dobra. Podpiszę ci się oczywiście, Łukaszku. A tu? Mój? To jest gra... Co, też? No. No dobra, to myślę, że Łukasz się nie obrazi, jak się... No to chodźcie, podpiszemy ci się zaraz na końcu filmu. To są gratisy, tu mam z Brazylii, o, z Ligi Hiszpańskiej, Luka Modrić, bo widzisz, jak wszyscy mnie znają, patrz, wysyłają mi z Portugalii i ze Śląska Wrocław, widzisz, albo z Realu Madryt, o. Widzisz, jak Łukasz mnie bardzo dobrze zna? Wie, co Sebek lubi. To był gratis. A to? A to jest chyba zawinięte. To jest gratis numer 1, aha, zacząłem od tyłu. O, jest twój ulubieniec Żancia. Widzisz tu na górze? Ej, co się tam stanęło? Oj, ale ci burczy w brzuszku. Układa się. O, układa się jedzonko. A zaraz będziemy oglądać sobie nasz serial Followinga. O, przepraszam. Polecamy fajny serial. Bo Dr. House nam się skończył, bo sobie nie kupił... Płyty. Sorry, zapomniałem, Żancia. Nie, oczywiście, że nie. Zawsze. Ja muszę wszystko kupować i o wszystko dbać. Dobra, otwieram jeszcze siódemkę, a to coś duże jest. Może ja też dostałem... Znaczy, ja dostałem gratisy. Siódemka, to jak mój numer mieszkania. Aha, bo to jeszcze jest wymiana, numer 3. Numer koszulki. A, już wiem. Nie, to jest karta... A na jaki ma numer koszulki? 7. No aha, widzisz, jak no, wiem? Tak. Tak jak tam, gdzie ja mieszkam. A co
tam jest? Łapówka dla mnie. Nie, to będzie karta XXL. Widzisz? Zaproszenie na wesele Łukasza, bo na pewno kiedyś będzie się tam z kimś ten hajtał, więc myślę, że nas zaprosi na wesele. Co nie, Łukasz? Jak będziesz dziadkiem, nie będziesz mógł tańczyć. Będę mógł tańczyć. Dziękuję Ci bardzo, Łukasz, za wymianę i za bardzo fajną kartę XXL Azarda z Belgii. Ja idę po flamasta, podpiszemy się i uciekamy. No bez sensu, coś tam pogadać. Ta rozmowa jest. Nie wiem, ja już dzisiaj jestem zmęczona. No, muszę się wybaczyć, Żanka jest zmęczona. A jutro jedzie do domu. I zostanę sam, będę miał więcej czasu dla was. Jupi. Jupi. Dobra, myślę, że Łukasz się nie obrazi, jak się tu mu też podpiszesz. Jeżeli mogę. Podpiszemy mu się tu. Pisz pierwsza. Czy ja mam pierwszy? Jak chcesz. Dobrze, to ja mu się tu podpiszę. A w ogóle patrz, widzisz, to jest Pepe z Realu. Tu jest mój podpisik, a teraz idzie Żancie. A gdzie mogę? No gdzie chcesz, no tak, żeby miał na karcie, na pamiątkę. Dobrze. Pyszna herbatka, mam jeszcze świąteczne kubki. Jakie masz piękne ten pismo. Żania. Widzę, że ci już nie idzie. O, myślę, że się Łukasz ucieszy. Jeszcze z tego mnie imienia nie znacie, tylko przez Rzet. Ale możecie się powoli przyzwyczaić. No właśnie, bo Żancia pisze się akurat przez J. Tak wyszło. I przez 2N. Dobra, dziękuję Ci, Łukaszku, jeszcze raz za wymianę. Moje karteczki wyślę do Ciebie w środę, bo teraz jest wolne, to pewnie poczta nie będzie czynna. Nie wiem, czy w poniedziałek będzie czynna, tak, czy nie. Będzie czynna. A no to jak będzie czynna, no to Ci wyślę w poniedziałek, a dzisiaj jest, jakby nie będziesz oglądał film, to niedziela, a my już uciekamy, tak? Dzięki jeszcze raz za prezent, bardzo fajne, dziękuję. Ja też Ci dziękuję bardzo za wszystko, pozdrawiamy Was serdecznie, trzymajcie się, pa, pa. Pa.